ty jeszcze robisz? Mamy być za pół godziny na urodzinach mamy. Nie idę. Muszę skończyć scenariusz. Jasny scenariusz. Jak tylko wyjdę, to sprowadzisz swoich kumpli od Teliniego i urządzicie orgię. Cięcie. Od kogo? Od Teliniego. Teliniego. Widzisz, że Felini? Złodzieje roweru. Powiększenie. No wiem, to jest jakiś kumpel w twojej postaci, który ma dużo lasek. Słuchajcie, jak ty dalej pójdzie, to nie skończymy tego. Ja zaraz muszę lecieć na nagranie do studia. Nie, musimy to skończyć. Bo mam ten film zakontraktowany z telewizją. Aha, to jest taki podstarzały playboy, który kręci filmy o niemocy. O twórczej niemocy. Takie filmy to ja też mogę kręcić. O, patrz. Oto zmagający się z twórczą niemocą sławny reżyser kina niezależnego. Dobra, koniec na dzisiaj. Muszę wstawać do pracy, do biura. Do jakiego biura? Taki tam marketing. Skończyły mi się pieniądze z zaliczki, a że film finansuje z własnej kieszeni, która jest podobnie jak twoja głowa, pusta. Tak. Oczywiście przedstawię państwu szczegóły transgresji. Dziękuję bardzo. Co znowu? Zabrałbyś kiedyś kolegów na plan filmowy, panie reżyserze? Słyszałem, że kręcisz tutaj jakieś pseudointelektualne pierdzenie o miłości. Kiedy tutaj za oknem tak naprawdę rozgrywa się prawdziwa akcja? Chłopaki, mnie nie interesuje, co wy robicie po godzinach, dobra? Kolega chciał tylko powiedzieć, że mógłbyś do swojego filmu dać ciekawy element. Na parkingu dziewki spotykają się z klientami, z takim złem mógłbyś... Nie baw się tym w pracy. Tu masz raport. Do poprawienia ma być na wczoraj. Ty co się patrzysz? Zrobisz go dobrze, to ci załatwię super zlecenie. Popraw krawat. Co ty tu robisz, ty? Ktoś ją zabił. Co ją zabił? Co ją zabił, ty? Kurde. Mietek! Mietek, dzwoni policja!
Nie ten kurwa ucieka! Nie tak, dzwoń po policję! Mamy trupa i jakiś skurdziel spierdolił. Działa taki lek na skasowanie złych wspomnień. Zasada jest bardzo prosta. Dzięki hipokampowi zachowujemy wspomnienia, zaś ciało migdałowate pozwala te wspomnienia racjonalizować, nadawać im znaczenie i emocje. Nasz lek pomaga te złe wspomnienia usunąć jedynie przy pomocy siły woli. Czy pan również stosuje te leki? Wszyscy wiemy, że toczy się śledztwo w sprawie rządowego przetargu, który firma Biotech Poland chyba nie najlepiej wspomina. Ja nie mam potrzeby stosowania tego leku. Przetarg wygraliśmy w uczciwej konkurencji. Wojsko otrzymało bardzo dobry produkt, który został przetestowany na polu walki. Kilku żołnierzy zginęło, no ale to jest ich praca. Pojawiły się jednak opinie, że być może firma Biotech Poland zbyt optymistycznie podeszła do wyników badań. Nie podchodzimy optymistycznie do wyników badań. Bardzo rzetelnie prowadzimy badania i produkty, które wprowadzamy na rynek, są doskonale przygotowane. Panie prezesie, spokojnie. Jakby to jakaś baba z telewizora. Tak naprawdę nikt poważnie nie ogląda jej stacji. Nie ma się czym przejmować. Szefie, zrobimy tak. Mam kolegów w telewizorze. Zrobimy panu dobry wywiad. Ludzie usłyszą to, co pan powie. Pan powie to, co ludzie chcą usłyszeć. Zrobimy dobry PR. Nie czarny. I dobry make-up. A tu jest ten projekt badawczy, o którym pan mówił. Wiesz, że to kraj jest kapuzią. Wiesz, ilu w rządzie jest agentów, którzy tylko czyhają na zwykłego przedsiębiorcę? No wiem, panie prezesie, już wybory się zbliżają. Muszę być bardzo ostrożny. Oczywiście. Nie dopuszczaj do mnie żadnych kamer. Żadnych kamer. Żadnych kamer. Oczywiście. Idź. Sprzątaczka znalazła jakąś kamerę. Nie twoja? Moja? A gdzie jest? Idź na portiernię. Może jeszcze jej nie spieniężyli. Dzięki za informację. Byłaby nieodżałowana strata dla 10 muzy. Pana robi.
Nagrałeś coś ciekawego? No chodź, pokażesz mi. Co zamierzasz z tym zrobić? Nie wiem. Raczej tego w swoim filmie nie wykorzystam, nie? Raczej nie. Muszę się skonsultować. Poczekaj tu. Zamów mi taksówkę. I wezwij ochronę. Okay. Zdaje się, że to ten sam facet, który kręcił się obok sali konferencyjnej. Pójdzie za mną. Ale to... Alicja M., zatrudniona w koncernie farmaceutycznym Biotech Poland, została wczoraj zamordowana na parkingu w pobliżu siedziby firmy. Podejrzany jest niezależny reżyser filmowy, od niedawna również zatrudniony w Biotech Poland. Pracownicy firmy odmówili komentarzy. Motyw nadal pozostaje nieznany. Widzę, że jest pan zadowolony z obrotu sprawy. Chłopak miał zupełnie inne powołanie niż sądziłem, zanim go zatrudniałem. O czym ty do mnie mówisz? Wszystkie gazety piszą, że naszą koleżankę z pracy zamordował zazdrosny z miłości narzeczony, który szpiegował ją w robocie. Ale tylko ja mam nagranie, na którym to widać, że to ty ją mordujesz. Czy ty sugerujesz, że ja miałem z tym coś wspólnego? Nie. Ja nic nie sugeruję. Wszystko mam na taśmie, a taśmę mam w depozycie. Panie prezesie, ta afera z przetargiem przy tym pikusi. Mieszko! No to już nie wyjdę. Masz przesrane. No. Wiem, że nie zabiłeś mojej sąsiadki, ale nie masz na to dowodu. Mam, znaczy nie mam. Tylko, że parkingowy widział ciebie. Szkoda, że w kamerze nie ma takiej funkcji jak kopia bezpieczeństwa, jak w Wordzie albo Excelu. Szkoda. No. Sytuacja PZU zostanie ustabilizowana. PZU zostanie się flagową firmą... A nie mogłabyś mi jakoś pomóc odtworzyć to nagranie? ...wartościowy, co przyniesie korzyści wszystkim akcjonariuszom spółki. Idę! Przechodzicie albo skaczecie do przodu, teraz prosty kolana wylew w skłon. Idę! Ugięte kolana, ręce w górę. Idę! Wdech, ręce w górę, wydech, skłon, wdech, patrzycie przed siebie, wydech, skaczecie do kija, ugięte łokcie blisko tłowia, jest głową w górę i rolujecie palce stóp, wydech, jest z głową w górę. To samo wdech, lewa noga w rolnik.
Byle? Na tym zejście jeszcze niżej. Na tym poziomie jeszcze trochę wyprostujcie plecy. Zejście jeszcze niżej, dajecie radę. Złapcie za duże palce. No jak było? Jeszcze raz. Wszystko było dobrze, ale musimy poprawić poświetlenie tła. Gotuję się, wtedy muszę odpocząć. Wyglądam jak niewolnica Laura. Chyba Izaura. Dobra, nie mamy dużo czasu. W ogóle jakoś dziwnie się kręci ten film, tak bez dekoracji. A ty laska gazet nie czytasz? To najprostsza technologia. No, prawie jak w teatrze. A aktorów nie dałoby się tak podmienić? To wie co? Praca ci się znudziła, wracaj na plan. Jedziemy z tym koksem. O, dokładnie tak wyglądało w moim nagraniu. Myślisz, że możesz wstawić jego twarz w moją twarz? Dwa komputery temu robiłem podobną fuchę. Tak ustawiałem cię przed kamerą, żeby się dało. O, właśnie o to mi chodzi. Jak się pojawi na 2-3 seki, powinno wystarczyć. Muszę jeszcze wyrenderować. Słuchaj. A czemu ty mi nigdy nie mówiłaś, że jesteś taka zdolna? Bo ty się skupiałeś zawsze na tych swoich aktorkach. No tak, ale zaraz mówię tylko ciebie. Słyszałem, że ludzie w ekstremalnych warunkach... Słuchaj, stary. Wiem, o co ci chodzi. Ale jak chcesz być kochany, to kup sobie owczarka. Na tym nagraniu wyraźnie widać, że to Andrzej M., prezes firmy Biotech Poland, zamordował swoją podwładną Alicję M. Nagranie dostarczył nam podejrzaną morderstwo reżyser, który walczy o dobre imię. Ze strony Biotech Poland pojawiły się podejrzenia co do autentyczności nagrania. Zapytaliśmy o opinię ekspertkę w dziedzinie montażu filmowego. Nagranie jest jak najbardziej autentyczne. Poddaliśmy próbę szczegółowej analizie i zapis jest oryginalny. A został skopiowany właściwie wyłącznie w celach bezpieczeństwa. Nie, pani prezesie, przysięgam, to nie ja, no. No, nie wiem naprawdę, jak to nagranie mogło wyciągnąć do... Tak, oczywiście, zaraz będę, tak. Proszę pana, ta kobieta ma do pana jakąś sprawę. Pan jest z Biotech Poland, tak? Tak, słucham. To nieprawda, że wasz szef zabił tamtą laskę. Spokojnie, na pewno wszystko się wyjaśni. Zapewniam panią, że nasz prezes jest niewinny. To nagranie w telewizji to jest wielkie oszustwo. Razem się zabezpieczyłem. Wreszcie wyjdziesz na swoje. Wiesz, ale nadal nie wiem, po co kazałeś mi tam ściągnąć tego reżysera, nieudacznika. Bo to on jest tym zabezpieczeniem. Będzie po mojej stronie, jeśli tylko prezes zacznie używać swoich jakichś wojennych sztuczek. Nie boisz się, że się dogadają? Stan prezesa. On nie idzie na żaden układ.
ale ze mną będzie musiał. Zostawisz mi swoją komórkę? Będę ją potrzebował na konfrontację. Wyślę tylko SMS-a do mamy. Myślałem, że to ty mnie tu ściągnąłeś. A powiedz mi, dlaczego ty zabiłeś tę biedną dziewczynę? Za dużo wiesz. A nie mogę się jej przykupić? Mogę. Ale gdybym jej zapłacił, to musiałbym płacić wszystko. Co tak grożysz? Albo już nic nie musisz mówić, wszystko nagrałem. A ja odebrałem. I co, frajerze? Wychodzi na to, że zmieni się układ sił. A ile osób wie o tym nagraniu? Nasza trójka. I jeszcze jedna będzie wiedziała, co robić, jakby mi się coś stało. Wiem doskonale, co robić. Odkryłam twój depozyt, a nagranie skopiowałam. No i układ sił rzeczywiście się zmienił. Przeceniłeś swój reżyserski talent. A, to wy się znasz? Mhm. Od dawna. Zresztą to on mnie namówił, żebym się do ciebie zgłosiła. A ty niestety okazałeś się mało pojętny i zdolny. Ale to nic. Twoje dzieło jest już u prokuratora. W więzieniu nauczysz się robić filmy. Czujesz asymetrię niewoli. Dzień się. Symetrię Niewolskiego, drobiazg. Co ty tak ciągle kaleczysz te nazwiska i tytuły? Z lekcji jakąś masz? Dobra, kończymy na dzisiaj. Dziękuję wszystkim. Muszę wstać od rano do biura. Widzimy się w czwartek. No to już stąd nie wyjdę. Już przesyramy. No. Ale jak chcesz być kochany, to kup sobie aktorkę. Ale jak chcesz być kochany, to kup sobie owczarka. Szarik! No to wiesz, nienaturalne. Nie. Chyba ktoś ją zabił. Wykorzystał sytuację, tak? Ty jesteś inny, oni są inni, różnicie się. Jest mega różnica. Razem się zabezpieczyłem. Wreszcie wyjdziesz na swoje. Nie wiedziałem, że te klaski potrafią jęczeć. Taka jedna jest pozycja, to jest taka. Ach, pomyliłem się. Wstajesz? Dobra, dobra, tak. Uciekasz. Zasada naszego działa zaczęła. Kurrywa, kurrywa. Skończyły mi się pieniądze z zaliczki, a że film finansuję z własnej kieszeni, to... które zupełnie spierdoliłem.
Ja mogę patrzeć w kamerę, nie? W tą głowę, w tym ujęciu. To będzie dobre.